Dzień dobry, ja nazywam się Piotr Szymon Majczak, a to jest 32 odcinek Drabiny Sztuki. Jestem brodatym facetem i siedzę na tle pokoju, okna, kaloryfera, mam na sobie marynarkę i pół mojej twarzy jest błękitne, bo youtuberzy lubią takie dziwne światła, więc ja też sobie takie dałem. Za chwilę poleci czołówka, czyli animacja, w której w rytm muzyki będą pojawiać się i znikać różnego rodzaju drabiny, a potem pogadamy sobie o akademizmie. Zapraszam. Przyznam, że od jakiegoś czasu bardzo się trudzę z przygotowaniem kolejnych odcinków Drabiny Sztuki. Jaki temat nie wezmę, to problemy i wątki, które należałoby omówić, mnożą się wykładniczo. To jest jakaś puszka Pandory. Patrzymy teraz na Pandorę namalowaną przez Sir Lorenza Almatademę. Nazwiska i tytuły obrazów znajdziecie w opisie filmu. Ukazana z profilu, mniej więcej od pasa w górę, naga kobieta trzyma w rękach brązową, kulistą szkatułę z rzeźbką sfinksa na pokrywce. Kobieta ma bardzo bujne i gęste, rude włosy, na głowie wianek, chyba z czarnego bzu, czyli fioletowego bzu, i podnosi szkatułę blisko do twarzy. Wszystko na tle niezbyt wyraźnie namalowanej scenerii, jak gdyby morskiej. A teraz patrzymy na Pandorę pędzla Johna Williama Waterhouse'a. Młoda brunetka o bardzo jasnej skórze klęczy przed dużą, zdobioną płaskorzeźbami złotą skrzynią. Skrzynia stoi na wysokim podeście, a dziewczyna unosi jej wieko jedną dłonią, z zamkniętymi oczami, uniesioną głową, drugą ręką opierając się o masywną szkatułę. Spod uniesionego wieka z wnętrza skrzyni wydostaje się opar, jak gdyby dym. Dziewczyna ma na sobie prześwitującą, intensywnie granatową tunikę, która opada jej po lewej stronie, którą to stroną jest zwrócona do widzów. I ta opadająca tunika odsłania ramię, spory fragment pleców i pierś. Cała scena rozgrywa się na brzegu leśnego strumienia, w tle drzewa, o grubych pniach, las. Niniejszy odcinek jest o akademizmie, a ten obraz jest bardziej prarafaelicki, ale to nie ma aż takiego znaczenia, bo Waterhouse, zanim zaczął malować po prarafaelicku, to malował raczej po akademicku. Zresztą, kto by się zorientował, że to nie jest akademizm? Ten obraz ma w zasadzie wszystko, z czym zazwyczaj akademickie malarstwo kojarzymy. Jest symboliczno-mitologiczny temat. Tło co prawda nie za bardzo pasuje, bo nie jest jakoś specjalnie dopracowane, wylizane. Nie ma tam mnóstwa detali, to znaczy są detale, ale jest malowane tak raczej swobodnie, szerokimi plamami, w bardzo intensywnym kolorze. Wręcz szkicowo jest to tło potraktowane, ale za to postać jest bardzo dopracowana, delikatnie, doskonale oddana, wypracowana, pięknie, półnago. Tak, tak. Kiedy myślę o akademizmie, to oczami wyobraźni widzę przede wszystkim nieprzebrane ilości bardzo nagich, bardzo młodych, bardzo pięknych kobiet. O nieskazitelnej, świetlistej skórze, jak na obrazie, który widzieliśmy przed chwilą, albo w rozleniwionych, przeciągających się pozach. Jak na obrazie, na który patrzymy w tej chwili, jednym z najbardziej ikonicznych obrazów akademickich, czyli Narodzinach Wenus Adolfa Williama Bourguereau. Nie porwę się na jakąś taką wielką audiodeskrypcję tego obrazu, bo za dużo się na nim dzieje, ale w największym skrócie, jeżeli wiecie, czym jest ptasie mleczko dla podniebienia, to tym są kobiety z akademickich obrazów dla oka. Narodziny Wenus na obrazie Bourguereau to wieloelementowa scena utrzymana w różach i spokojnych brązach. W samym centrum obrazu Wenus stoi na muszli całkowicie naga i bez włosa, nie licząc oczywiście długich, rudych włosów sięgających jej do ud, i przeciąga się z rękami uniesionymi w górę. W tle za nią chmura kupidynków, wokół niej grupa nagich postaci, faun trzymający w objęciach jakąś kobietę, albo tryton dmący w muszle również w towarzystwie nagich kobiet i amorków, czyli takich nagich dzieciaczków ze skrzydełkami.
Te postaci technicznie rzecz biorąc nazywają się Putto, a nie Amorki. Amorek w dolnej części obrazu ujeżdża delfina. Generalnie ostra impreza. A najlepsze jest to, że tego rodzaju malarstwo kwitło w społeczeństwach i w czasach, które słynęły z bardzo surowej moralności, na przykład w Anglii za czasów panowania królowej Wiktorii. Czyli w czasach, gdzie z jednej strony nie można było się rozebrać na plaży i przez wzgląd na dobre prowadzenie się ludzie kąpali się w morzu w drewnianych wozoparowanach, w wozach kąpielowych, a z drugiej strony zupełnie w porządku było podziwiać obrazy takie jak Dirce chrześcijańska Henryka Semirackiego, na którym to obrazie główną rolą, głównym punktem programu jest nagie ciało kobiety zamęczonej na rzymskiej arenie przy pomocy byka, którego zresztą też zamęczono i sobie tam leżą na tym cyrku oboje martwi. To jest patriarchat. No ale cóż, Dirce była w porządku, bo nawiązywała do ówczesnego bestsellera europejskiego, czyli Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. A Quo Vadis, no to historyczny temat i ważne wątki, początki chrześcijaństwa. To tak jak już mówimy o hipokryzji. Sylwia Ziętek, autorka książki Polki na Montparnasie, w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedziała tak. Tu sobie przełączę, żeby przeczytać. Jan Matejko, który rządził polskim światem sztuki w XIX wieku, był tak konserwatywny, że nawet mężczyzn nie dopuszczał do nagich modeli, a co dopiero kobiety. Z tym, że mężczyźni mogli sobie nagiego modela wynająć poza akademią, a kobieta nie. Gdyby to wyszło na jaw, byłoby po niej. Nawet kiedy pojawiały się prywatne szkoły artystyczne dla kobiet, jak ta Gersona w Warszawie, studentki malowały tam ciało z gipsowych odlewów. Żywy, nagi model był nie do pomyślenia. Nie wyobrażano też sobie, że kobieta, skoro już chce malować, może stworzyć coś innego niż portret, martwą naturę, ewentualnie pejzaż. Scena batalistyczna autorstwa kobiety była poza męskim wyobrażeniem. A żeby kwestia tematów czy gatunków, które mogła podejmować kobieta jako malarka w XIX wieku, wybrzmiała dostatecznie mocno, to na koniec pozwolę sobie jeszcze na jedną czytankę, tym razem z Marii Poprzęckiej. Teoria wypracowana w akademiach XVI i XVII wieku ofiarowywała odpowiedzi na wszystkie elementarne pytania. Czym jest sztuka? Jaka jest jej funkcja i cel? Jakimi rządzi się prawami? Podstawą akademickich przekonań jest wiara, że sztuka jest dziedziną intelektualną, a nie rękodzielniczą. Jako taka może ona i powinna być objęta systemem, podzielona na logiczne kategorie i hierarchie. Zasady rządzące sztuką są poznawalne. Piękno, które jest ostatecznym jej celem, daje się ująć w określone reguły. Ich poznanie i przyswojenie daje gwarancję artystycznej doskonałości. Artysta nie jest zatem rzemieślnikiem wykonującym kunsztowne przedmioty, lecz należy do wolnego zawodu. Jak uczony, poszukuje prawdy i piękna. Sztuka służy nie tylko przyjemności, ale pouczeniu i przekazywaniu idei. Dlatego wartości dzieła przesądza głównie jego treść. Z tego przekonania wzięła się słynna akademicka hierarchia tematów. Sztuką stawianą najwyżej, sztuką w wielkim stylu, były dzieła obrazujące wzniosłe tematy, czerpane z Biblii, mitologii, historii, przekazujące treści pod postacią alegorii. Znacznie niżej ceniono obrazy oparte na prostym naśladownictwu natury. Pejzaż, portret, martwą naturę, przedstawienia rodzajowe. I to pozostawiam Wam do przemyślenia. Do następnego razu. Drabina sztuki. Artystyczny głos w Twoim domu. Logo miasta Gdańska, dwa lwy trzymające tarczę herbową. Logo Gdańskiego Archipelagu Kultury, napis GAK. Logo Domu Sztuki GAK, geometryczne kształty złożone w formę przypominającą dom.